Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski. Czwórka na chrzanowskiej liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie wojewodo, już na ten temat rozmawiałem z innymi kandydatami z tej listy, ale jestem też ciekawy pana zdania. Dlaczego pierwszy poseł z zachodniej Małopolski znalazł się dopiero na piątym miejscu? Wcześniej są samorządowcy, jest pan oczywiście, jest między innymi wójt Spytkowic. Gdzie jest problem? Bo drugiej takiej listy w Małopolsce nie ma. Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że ta decyzja to jest bardzo dobra decyzja. Dzięki temu w tym okręgu, o którym walczymy o dodatkowy mandat, wszyscy pracują. Chcę podkreślić, że naprawdę no, niesamowita mobilizacja naszych kandydatów, kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, więc to zostało tak przygotowane, można powiedzieć, żeby zmobilizować, aby wszyscy kandydaci, którzy są na liście od miejsca pierwszego do ostatniego, mieli równe szanse. A czy z czwórki jest pan zadowolony? Bo wiem, że przymiarki były inne. No trochę wyżej miał pan być, mówiąc wprost. Panie redaktorze, taka jest decyzja. Ja myślę, że jestem bardzo rozpoznawalny poprzez te 3 lata ciężkiej pracy dla Małopolski i tak naprawdę niezależnie od miejsca, bo miejsce wbrew pozorom nie jest takie ważne, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło dobry wynik. Każdego niemal dnia jestem na targowiskach, byłem między innymi w Chrzanowie, byłem także w Wadowicach, jeżdżę pociągami, rozmawiam z ludźmi, staram się być blisko ludzi, tak jak przez 3 lata, więc niektórzy mówią, że tą kampanię tak naprawdę ja prowadziłem przez 3 lata, ale w rzeczywistości tak jest. Być blisko ludzi, znać ich problemy, rozwiązywać te problemy. Muszę powiedzieć, że dużo nauczyłem się od pana premiera Mateusza Morawieckiego, który zawsze mi powtarzał, jeśli jest jakiś temat do ogarnięcia, do zrealizowania, to zrób to teraz, natychmiast postaraj się pomóc, bo potem w natłoku działań możesz zapomnieć. Panie wojewodo, deklaruje pan, że już jako poseł dopilnuje pan wytyczenie optymalnego przebiegu Zakopianki Kraków-Myślenice, a w tym tygodniu wybrana została firma, która przygotuje propozycję takiego przebiegu. No, to nie jest ani rola posłów, ani nawet rola wojewody, no ale pan mówi, że powinien zostać przeprowadzony taki wariant, który będzie przez wszystkich akceptowalny, nawet jeśli miałby być kosztowny. Co to znaczy? Znaczy, to znaczy przede wszystkim, że musimy się wsłuchiwać w głosy mieszkańców. Wiemy o tym, że te ostatnie 5 wariantów, które zostały zaproponowane, one nie znalazły akceptacji społecznej. Wobec powyższego należy znaleźć takie rozwiązania, a one są, które będą zapewniały komfort życia, bo z pewnością, także ja nie wyrażę zgody na to, niezależnie od jakiej funkcji, jaką funkcję będę pełnił, żeby kosztem jednych mieszkańców byłoby przeprowadzone rozwiązania, które służą drugim mieszkańcom. Tutaj trzeba znaleźć rozsądny kompromis, rozsądne rozwiązania, być może tunele, być może dodatkowe estakady, ale już przypominam, że nasza Zakopianka zmienia się. Już przypominam, że wczoraj wydałem 2 specjalne zezwolenia na realizację inwestycji drogowych na 2 węzły, do tej pory niebezpieczne, węzeł Krzyszkowice i węzeł Myślenice. Taki powstaną 2 rozwiązania komunikacyjne, tak zwane węzły typu trąbka, które zapewnią bezkolizyjny przejazd kierowców na odcinku Kraków-Rabka, a jednocześnie zapewnią także i to, żeby mieszkańcy zjeżdżający w kierunku Myślenic czy w Krzyszkowicach mogli bezpiecznie dzięki dodatkowym pasom, dzięki estakadzie włączyć się do ruchu. A więc już teraz dbamy o bezpieczeństwo na Zakopiance, ale też, szanowni państwo, myślimy o przyszłości, ale o takiej przyszłości, która będzie bezpieczna dla mieszkańców pomiędzy Krakowem a Myślenicami, bo ten odcinek bez wątpienia wymaga przebudowy. Tam to natężenie ruchu wynosi nawet 45 tysięcy pojazdów na dobę. Można powiedzieć, że dotychczasowa przepustowość tej drogi jest na wyczerpaniu. No to tu są 2 sprawy. Zatrzymam się jeszcze przy tym odcinku Kraków-Myślenice. To w jaki sposób powinien zostać przeprowadzony ten sposób konsultacyjny i kiedy powinien zostać uruchomiony tak naprawdę? Panie redaktorze, szanowni państwo, ponieważ firmy specjalistyczne mają do dyspozycji między innymi bardzo nowoczesne rozwiązania komputerowe, programy komputerowe, które powinny wytyczyć najbardziej optymalny, nie mówię, że najtańszy, wręcz odwrotnie, najbardziej optymalny przebieg. Proszę zwrócić uwagę, że taki odcinek został już zrealizowany
chociażby w przypadku odcinka Myślenice Nowy Targ, gdzie także były punkty kolizyjne, ale tam tych protestów nie było. No nie widzę możliwości, żeby nie realizować dobrych doświadczeń, które mamy, tylko postawić na taniość inwestycji. Ta inwestycja ma być robiona tak, w taki sposób, aby przez 50 kolejnych lat, można powiedzieć, niczego nie zmieniać na tym odcinku. Ja bardzo mocno i wyraźnie także mówiłem to nie tylko teraz w czasie kampanii wyborczej, ale wcześniej na spotkaniach zarówno z mieszkańcami, jak i generalną dyrekcją, że nie można iść odcinkiem, który będzie najtańszy czy najprostszy. Są takie rozwiązania, trzeba spojrzeć na geoportale, ale to jest praca nie dla polityków, nie dla osób, które być może też w czasie kampanii chcą pogwiazdożyć, ale dla urzędników, dla wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się rozwiązaniami konstrukcyjnymi dla inżynierów i tego oczekuję od firmy, która będzie realizowała to zadanie na rzecz Ministerstwa Infrastruktury, na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wracając do nowych węzłów, Myślenice i Krzyszkowice, które węzły mają poprawić bezpieczeństwo, ale czy w jakiś sposób wpłyną na upłynnienie ruchu na Zakopiance również? Panie redaktorze, zacznijmy od Myślenic. Tamto skrzyżowanie w Myślenicach obecnie jest w formie świateł, a więc bardzo często w godzinach szczytów czy w weekendy tam mieszkańcy czy turyści stoją w długich korkach przed światłami. To już się zmieni, dlatego że będzie skrzyżowanie bezkolizyjne. Skrzyżowanie, odcinek między Krakowem a Rabką, na tym skrzyżowaniu będzie przebudowany w ten sposób, że wszystkie te osoby, które będą jechały w kierunku Zakopanego czy w kierunku Krakowa, pominą po prostu to skrzyżowanie. Od góry będzie zabudowany węzeł, będzie estakada. Osoby skręcające w kierunku Myślenic czy wyjeżdżające z Myślenic dodatkowymi jezdniami włączą się do ruchu. Jak to jest ważne, niech świadczą dane z węzła Krzyszkowice, gdzie ponad 45 wypadków było w ciągu 4 lat. Te dane są z lat 2017-2021, gdzie było 23 osoby ranne, jedna osoba zginęła. A więc jest to z pewnością inwestycja w bezpieczeństwo, upłynnienie ruchu. Wczoraj, jak przyznał dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, powtarzając moje słowa, po realizacji tych zadań czas przejazdu między Krakowem a Myślenicami powinien się skrócić nawet o 10 do 15 minut. Panie wojewodo, to jeszcze dwie sprawy. Utrzymuje pan stały kontakt ze Strażą Graniczną. Jakie są pierwsze efekty tych pierwszych dni kontroli na granicy ze Słowacją? Trzeba przyznać, szanowni państwo, że nie mieliśmy innej, jako państwo polskie, decyzji, nie mogliśmy podjąć innej decyzji niż uszczelnienie granic, ponieważ w przypadku nieszczelnej granicy węgierskiej, nieszczelnej granicy chorwackiej dochodziło do sytuacji, w której bardzo wielu uchodźców nielegalnych przekraczało tą granicę. Dziś już widzimy pierwsze efekty. Część przejść granicznych jest otwarta tylko dla ruchu pieszego, część jest otwarta normalnie dla ruchu samochodowego. Także zaangażowałem się w to po informacji pana burmistrza Muszyny, aby przejście graniczne w Leluchowie zostało otwarte. I to zrobiliśmy wspólnie z panem ministrem Szefernakerem przy bardzo dobrej współpracy ze Strażą Graniczną w ciągu 24 godzin. Jest to o tyle ważne, że w Leluchowie po przekroczeniu granicy polskiej, no można powiedzieć mała miejscowość, a targowisko, a sklepy, które zaopatrywały dużą część mieszkańców Słowacji, prowadzone przez Polaków. Nie mogliśmy dopuścić do tego, aby polska gospodarka straciła na tych rozwiązaniach. Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, kluczowe i strategiczne. Natomiast tu chcę podkreślić jeszcze raz, nie może być takiej sytuacji, że przedsiębiorcy mają jakieś utrudnienia. Zostało otwarte to przejście. Jest kontrolowane przez policję. Tu zwracam uwagę, że chodzi nam o to, aby wyłapać wszystkich tych, którzy mogą busami albo samochodami próbować przemycić nielegalnych imigrantów. Zazwyczaj robią to w pojazdach typu bus albo w samochodach takich. Tam osoby stłoczone w bardzo złych warunkach przekraczają granicę. Ja widziałem zdjęcia udostępnione przez Straż Graniczną, że te osoby w nieludzkich wręcz warunkach dostawały się do Polski właśnie ze Słowacji. A przypominam, że cały czas Niemcy zwracają nam uwagę na pewne problemy, które są związane z rzekomą nielegalną imigracją
z Polski. Dlatego te działania są odpowiedzią między innymi na ten kryzys, z którym Unia Europejska no, nie potrafi sobie poradzić tak dobrze jak Polska. Przypominam, że Polska zbudowała ten mur na granicy polsko-białoruskiej, dzięki czemu ten proceder nielegalnej imigracji no, wyeliminujemy w bardzo znacznym stopniu. I na koniec bardzo krótko proszę, trzymając się sprawy związanych z granicami, sobota paszportowa również, ile osób będzie mogło skorzystać jutro z oferty oddziału paszportowego w delegaturach również Urzędu Wojewódzkiego z tej oferty paszportowej soboty? Panie redaktorze, szanowni państwo, jestem blisko ludzi, wsłuchuję się w głosy mieszkańców, między innymi dlatego sobota paszportowa w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Nasze punkty będą otwarte, ale też niespodzianka. W poniedziałek otwieramy nowy punkt paszportowy w Krakowie w jednej z galerii w taki sposób, aby mieszkańcy Krakowa mieli do wyboru albo zostawienie parkingu w markecie i podejście do galerii, złożenie szybkiego wniosku paszportowego za pomocą między innymi aplikacji internetowej, będzie można się tam rejestrować. W ten sposób robię największy przełom w historii punktu paszportowego od momentu powstania punktów paszportowych prowadzonych przez Urząd Wojewódzki. Na ten temat konferencja prasowa w poniedziałek, ale też, szanowni państwo, bardzo dobre informacje gospodarcze. Dwa dni temu pan premier rozstrzygnął rządowy program Polski Ład, dodatkowe środki na strefy gospodarcze, na rozwój przemysłu dla Myślenic, Babic, bardzo ważne projekty. Tutaj chcę powiedzieć, że bardzo mocno byłem w to zaangażowany. Dziękuję zresztą panu premierowi, który wprost przyznał, że nie byłoby tych projektów, projekty małopolskie z dofinansowaniem. A w sobotę rządowy program inwestycji strategicznych, rozstrzygnięcie gigantycznych środków, to zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki, pewnie znów miliardy na małopolską infrastrukturę. Proszę Łukasz Kmita, numer 4 na liście. Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, Szanowski-Myślenicki. Czwórka właśnie na Szanowskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie wojewodo. Bardzo dziękuję, do zobaczenia na trasie dotrzymanego słowa. Będę z państwem przez ten tydzień, nawet w mniejszych miejscowościach, małych miasteczkach. Zapraszam do śledzenia Pani mojego wojewodo. Facebooka, tam będę przekazywał. Dziękujemy. Informacje. Do zobaczenia. Dziękujemy. Radio Kraków.